czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. A tu się będziemy wspinać za chwilę. To jest Bydłoniowa Góra, a tu po prawej jest Istebna. I to są dwa najbliższe nasze szczyty do trafienia. Teraz jeszcze widzę, że czeka nas przejście przez mini rów i zaraz będziemy. Ponownie, proszę Państwa, wnikliwa obserwacja terenu na mapie Google'a, na mapie turystycznej, na mapie papierowej Beskidu Makowskiego, łamane przez Wyspowego, dała mi informację, że właśnie idąc tutaj koło tych domów, będę mógł się przebić ścieżką taką leśną i wejść w stronę Bydłoniowej Góry. Tu na pierwszym planie Lubomir, 904 metry nad poziomem morza. A tu jest Patryja, 753 metry nad poziomem morza, nie jestem pewny. I to byłby nasz ostatni szczyt. Czy zrobimy dużo szczytów, czy mało, to i tak Patryja będzie naszym ostatnim szczytem dzisiaj. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że wejście i wyjście i zejście na ze Strzałby zajęło nam 56 minut. Teraz obecnie jesteśmy na przełęczy pomiędzy szczytem Istebnej, na który się wdrapiemy za parę minut pewnie, a szczytem Bydłoniowej Góry, na który teraz idziemy. Właśnie specjalnie chciałem się w to miejscu znaleźć, dlatego że zastanawiało mnie, jak będzie wyglądał właśnie wejście na szczyt Istebnej. No to z tego co widać jest ścieżka w górę. No więc najpierw idziemy ścieżką na Bydłoniową Górę, wrócimy sobie tą samą ścieżką i wejdziemy na Istebną. No i z racji tego, że nikt tego nie nazwał tej przełęczy, a ja to mogę zrobić zawsze, to nazywam tą przełęcz przełęczą bydłoniowską. Dlatego, że gdybym nazwał przełęcz Istebne, no to jest jeszcze ta miejscowość Istebna w Beskidzie Śląskim i dużo osób mogłoby sobie mylić. A tak, przełęcz bydłoniowska pomiędzy Bydłoniowską Górą a Istebne, a tu, oho, ho, 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 co my tu mamy w ogóle? Patrzcie, padalca żeśmy trafili, ale ja mam szczęście dzisiaj. No i proszę Państwa, okazało się, że tutaj też mamy oznaczenie. Bydłoniowa Góra zdobyta, 644 metry nad poziomem morza, szybciej niż się wydawało. A to oznacza, że za chwilę zejście z powrotem na przełęcz bydłoniowską i atakujemy Istebne. Au! Czas wejścia, proszę Państwa, z samego dołu, czyli z miejscowości, to jest 28 minut, a ogólnie trasa trwa godzinę od 28 minut. Teraz mieliśmy przerwę w postaci 8 minut. No i co, wracamy na przełęcz i idziemy na Istebne. Przepiękne krajobrazy, prawda? Więc jeżeli dotarliście wraz ze mną do tego miejsca, to zostawcie pod filmem lajka, a także dajcie suba. Bo większość z Was, która ogląda filmy na moim kanale, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów, au! Zostawiamy, proszę Państwa, za sobą i Bydłoniową, i Istebną, czyli Istebne, i idziemy na Kiczorę, która jeszcze jest przed nami. Kiczora ma 725 metrów nad poziomem morza, przez co będzie stanowiła najwyższy szczyt dzisiaj, przynajmniej na ten moment na trasie. No bo przecież jeszcze jest Patryja, która jest tam chyba 28 czy 9 metrów wyższa od właśnie Kiczory. No ale to wszystko jeszcze przed nami. No przejście tutaj przez ten przesiłek niestety nie był już taki uniwersalny jak w poprzednich dwóch miejscowościach, bo tutaj już psy oczywiście muszą biegać po
drogach publicznych, a ludzie gamonie, zamiast ich przytrzymać, to jeszcze na mnie mają pretensje, że idę po drodze. No nie zamierzam Państwa okłamywać, że byliśmy na Istebnym. Stąd widać to dobrze. Popatrzcie. To jest ta przełęcz bydłoniowska, o której Wam mówiłem. Prawda? W tym miejscu. Bydłoniowska jest po prawej, a po lewej wyglądało na to, że to jest Istebne. A Istebne to nie jest to. To jest to. Także niestety, ale Istebnego nie zdobyliśmy. Wszystko przez to, że ani z przełęczy, ani z wierzchołku Bydłoniowej nie było widać innego szczytu poza tym, który jest tutaj, prawda? I wydawało się to wręcz normalne, bo widziałem, że ta odległość pomiędzy Bydłoniową a Istebną duża nie jest. Rzeczywiście nie jest, ale to nie jest ten szczyt. Także nie będę sobie zaliczał Istebnego. Istebne będzie trzeba zrobić innym razem. Może wyjdziemy po prostu stamtąd, z tej miejscowości z Kasiny, z Kasinki znaczy się. I jakoś stamtąd zaatakujemy Istebną i Bydłoniową, na przykład, nie wiem, w zimie. To byłoby też ciekawe. I na przykład byśmy wtedy weszli sobie jeszcze raz na Szczałbę i zeszli po prostu do Kasiny. No a po drugiej stronie widzicie Lubogoszcz, a ten mały szczyt, który jest tu, o ten, to jest właśnie Grodzisko. I na tym Grodzisku byliśmy w zimie, w grudniu. No. A teraz podładzimy tu, pod Kiczorek, która ma 725 i rzeczywiście widać różnicę także jeśli chodzi o podejście pomiędzy tamtymi szczytami, szczycikami, a tym potężnym masywem. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.